Witam, jest ze mną Maciej Glabus, znany polski grappler, członek kadry narodowej. Na początek chciałbym zapytać i pogratulować ostatniego sukcesu w Rosji. Powiedz troszeczkę mi tutaj, ile walk było, jak wyglądały zawody? Walk miałem 4, znaczy się każdy z zawodników, który startował tam na zawodach, siema Oskar, miał 4 walki z racji tej, że no to był turniej. Żeby do niego się dostać, trzeba było przejść eliminację i było wybranych powiedzmy 8 zawodników, którzy walczyli o ten powiedzmy ścisły finał. Zawody zorganizowane naprawdę na najwyższym poziomie, zresztą mówi się na to no, igrzyska sportów walki, także już od samego lotniska było widać, że dbają o tych, którzy przylatują. Sankt Petersburg, tak? Tak. Sankt Petersburg. Jak zawody się nazywały? Accord Combat Games, coś takiego. 2013. Tak, igrzyska sportów walki. Tak, czyli mogę... nie tylko grappling, nie tylko BJJ, wszystko było, tak? Tak. W temacie. Nawet szermierka. Poważnie, nie no, szermierka, boks, taekwondo, karate, zapasy, judo, sumo, wszystkie. Jest złoty medal, ale widzę, że obyło się bez kontuzji, czyli mądrze zawalczone zawody. Wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli zawodnicy reprezentują wysoki poziom, czy wyrównany poziom, no rzadko kiedy dochodzi do jakiejś tam kontuzji. No wszyscy mamy już równo poukładane w głowach, nie dopuścimy do tego, żeby dać się skrzywdzić, czy żeby specjalnie skrzywdzić zawodnika, walcząc jakoś tam nie fair. Tak samo na treningach, no wiem jak było kiedyś na początku, po każdych zawodach, po każdym treningu człowiek porozbijany, a teraz już w tym wieku troszeczkę uważamy z tym tak naprawdę, nie? Już doświadczenie weszło i inaczej to wygląda. Jesteśmy na zawodach w Pucku, młoda krew wchodzi w MMA, powiedz jak tutaj poziom oceniasz tych zawodów? Każdy mnie o to pyta. Tak? No to posłowa na zawodach na pewno. Tak, już regułka. Nie, no poziom wysoki. Zachęcam wszystkich do śledzenia, oglądania takich zawodów, bo widać, że tu przyjeżdżają zawodnicy, no nie z przypadku. Widać, że trenują, mają pojęcie już o zarówno stójce, jak i zapasach oraz parterze, czyli wszystkich składowych MMA. Nie są to bójki bezsensowne, tylko zaplanowane, taktycznie dobrze prowadzone walki. To jest bardzo ciekawe, nie ma przystojów, wszyscy mają mega serce i ja podziwiam, oglądam te walki no tak z takim samym zaciekawieniem, jakbym był na jakiejś, nie wiem, większej gali, bardziej gdzieś rozreklamowanej. Czasami nawet te walki, no widać tą zajadłość jeszcze taką, tą nieraz chłopięcą, młodą, na pewno wydolność jest z racji wieku i tak dalej, duża, taka naturalna, także te walki na pełnym dystansie toczą się od początku do końca w wysokim tempie i uważam, że o wielu z tych zawodników usłyszymy wkrótce na dużych galach. Ja wiem jak to było na początku, jak jeździłem na gale Muay Thai, może to u mnie akurat nie grappling, ale Muay Thai. Wiem, że te zawody na początku, no każdy po omacku tak naprawdę podchodził, nie było trenerów, nikt nie wiedział, jakaś wiedza z internetu, ktoś tam pojechał za granicę, przywiózł coś. No a teraz ci młodzi ludzie mają dostęp do naprawdę szerokiej wiedzy, której nam brakowało jeszcze na początku, jak zaczynaliśmy trenować, prawda? No tak, tak samo było czy w grapplingu, no, w submission czy w jiu-jitsu. Zaczynaliśmy gdzieś tam, powiedzmy, dubaliśmy to, a teraz jest, powiedzmy, młodzi uczą się na naszych błędach. Biorą na seminaria, no nie trzeba ściągać zagranicznych zawodników, bo naprawdę w Polsce mamy już zawodników, którzy pukają do tej ścisłej czołówki na świecie. W MMA chociażby, no widać tak jak tutaj z Trójmiasta Piotr Halman, który na razie no wszedł jak tornado. Dostał się. Czy tak jak ostatnio Oskar Piechota, który na bardzo elitarnym turnieju ADCC pokazał po prostu, że stać go na to, by wygrywać z najlepszymi. No, pokonał Mega Halesza, Mega Gwiazdę, Submission. To na pewno zdziwiło wszystkich i o tym będzie jeszcze głośno. Tylko to mnie najbardziej dziwi. Takie zawody, na twoje te igrzyska, w których wystąpiłeś, no nigdzie nie słychać o tym, poza branżowymi portalami, a ktoś gra w drugiej lidze piłki nożnej, no i w każdej gazecie jest opisywany. No dlaczego tak w Polsce jest, nie doceniamy tego, co naprawdę potrafimy robić? No to pytanie do mediów chyba, bo myślę, że gdyby media
Czasem mam takie wrażenie, że ludzie oglądają tą piłkę nożną, bo nic innego nie ma. Przełączasz program, tu... Ja widzę nawet ligę ukraińską, czy trzecią ligę angielską i to wolą oglądać niż poważne zawody, w których Polacy wygrywają. I teraz tak, ta piłka, w zasadzie nie trzeba jej rozumieć, chłopaki biegają, kopią sobie tą piłeczkę, ona leci, albo jest bramka, albo nie ma, bardziej lub mniej widowiskowa. Taką dyscyplinę jak, nie wiem, MMA, właśnie submission, zapasy, no trzeba już niestety zrozumieć i myślę, że jakby postawić jakiegoś, gdyby media poświęciły troszeczkę więcej czasu, poświęciły czas tym zawodnikom, tej pracy, jaką oni wkładają, bo uważam, że przygotowanie fizyczne zawodników, zawodowców MMA wymaga dużo większej, cięższej pracy niż przygotowanie takiego piłkarza na polskim poziomie na pewno. I teraz wystarczyłoby, gdyby był jakiś komentator kompetentny, ktoś, kto by wytłumaczył tym ludziom zasady. Troszeczkę te media wsparłyby to poprzez to, że pokazywałyby te zawody i ludzie by się wciągnęli. Ja wiem, jak oglądałem olimpiadę, oglądałem Babington. Nagle on się okazał ciekawy, był fajnie tłumaczony, szybka, żywa gra. Czemu tego nie ma? Dobrze pokazane. No, tak samo może wciągnąć ping-pong. Każda dyscyplina, w której nasz zawodnik, nasz reprezentant osiąga sukcesy. No, słuchaj, jeżeli nasze media skupiają się na po raz kolejny rozmowie, roztrząsaniu, dlaczego nasza drużyna przegrała mecz. Dlaczego dała sobie strzelić bramkę z San Marino. A nasi rugbyści odnoszą spektakularny sukces. Ostatnio nawet robi karierę filmik na YouTubie, jak reprezentacja Polski w rugby śpiewa hymn Polski. Tak. Krzyczą na pełnej mocy, a jak reprezentacja Polski w piłce nożnej śpiewa, no to mruczą sobie pod nosem. No i czemu? Nie ma nastawienia nawet, żeby wygrywać ten mecz na hymn. Drabią się po jajkach w tym czasie. Chyba na rugbyści, jak to rugbyści jaja mają wielkie. Tak jest. Także wiesz, jest z czego wydobyć ten głos, no i widać patrioci i tak dalej, grają dla tego kraju, nie grają dla pieniędzy, a piłkarze nie wiem, grają dla pieniędzy. Słuchaj, ja rozmawiałem kiedyś z Damianem Janikowskim, strasznie mnie bolało to, jak jechał na Mistrzostwa Świata w zeszłym roku bodajże, nie, w tym roku, na początku tego roku i wielka nadzieja, wszyscy, wiesz, media trąbiły. Przegrał walkę, naprawdę na styku. I od razu było, że zawiódł. Ja się go pytam, kurde, Damian, jak to jest, no, że walczysz walkę, przegrałeś ją tylko dlatego, że się otworzyłeś, chciałeś zrobić rzut, chciałeś wygrać ją spektakularnie, tak? Wtedy wszyscy by cię klepali po plecach. Nasi zapaśnicy przegrywają naprawdę na styku. Jeżeli nie przywożą medalu, to walczyli wyrównane walki. To naprawdę były walki, no... Ludzie nie rozumieją tego, siedzą sobie przed telewizorem i ja przegrał po prostu. Jeżeli nasi piłkarze by wyrównali z Anglią albo przegrali jednym punktem... Zwycięski remis byłby znowu 20 lat. Zwycięski remis 20 lat, ale że zapaśnik przyjeżdża po ciężkiej walce, gdzie nie ma takich warunków, nie ma pieniędzy, on nie ma sali swojej, bo... Przyjeżdża do domu i sam musi kupować sobie maści, żeby tak naprawdę nie bolały go nogi. Wiem, że on zawiódł, poświęcają mu na portalu kilka lakonicznych zdań i no naraz. Komentarze hejtu. No dobrze, wracamy dalej do zawodów. Dziękuję bardzo za wywiad. Ja dziękuję. Do zobaczenia. Hej.